Dobra, to lecimy. Pierwsza sprawa, nie będę mówił o metrykach i nie będę mówił o logach. Ja się zastanawiam, czy Łukasz specjalnie, nawet pytałem w przerwie, czy Łukasz specjalnie dobrał tę prezentację, bo ja swoją zawsze zaczynam od tego, że nie będę mówił o metrykach i o logach, a tu nagle przede mną były metryki i logi i to się wszystko bardzo ładnie składa. Bardzo ładnie się składa dlatego, że logi przede wszystkim mówią wam o tym, co było. Mówią wam o przeszłości. To już się zdarzyło, tego nie jesteście w stanie zmienić, coś się zepsuło, no i generalnie tak jest, jak jest, nie? Metryki też wam mówią o przeszłości, pokazują wam jakiś trend w przeszłości, nie? Bo logi są jednostkowe, metryki pokazują jakieś tam trendy, co się działo faktycznie, ale też wciąż w przeszłości, dając wam taki obraz, bo jeżeli macie trend, możecie, tak jak było powiedziane, możecie zacząć wróżyć troszeczkę czasem, nie? Jeżeli widzicie, że macie kolejkę, która ma maksymalnie na wejściu 200 elementów, macie 50, po minucie jest 100, po drugiej minucie jest 150, to wiecie, że za minutę jest gorąco, nie? Generalnie to są te trendy, które faktycznie możecie wykrywać. Ja bym chciał z kolei porozmawiać o czymś całkowicie innym. I tutaj niezależnie od tego, jakiej używacie architektury, jakich wzorców architekturalnych korzystacie w swoim systemie, jeżeli macie coś, co ma jakąkolwiek namiastkę systemu rozproszonego, czyli wytłumaczmy sobie, jeżeli macie jakiś moduł, który się komunikuje z jakimiś innymi modułami albo z bazami danych, to macie namiastkę systemu rozproszonego. Kto ma namiastkę systemu rozproszonego? Ja mam namiastkę systemu rozproszonego, mam ich jakieś setki ponad. W taki sposób, bezpośredniego odwołania, albo jeżeli tam wstawiliście sobie jakąkolwiek kolejkę, cokolwiek pomiędzy, to tak. Mogę mówić inaczej. Raz, dwa, trzy, tak będzie lepiej. Mogę, tak lepiej jest? Mogę też mówić głośniej i mieć mikrofon dalej. Mikrofon bliżej, tak? Dobrze. Dostosuję głośność, to piwo mi zwiotczyło tutaj struny głosowe i teraz mam inny tembr głosu niż zazwyczaj. Okej, jeżeli wstawiliście sobie tą kolejkę, to też macie system rozproszony, ba, macie bardziej skomplikowany system rozproszony, więc generalnie macie problem. Bo pojawią się problemy, tak? Będą błędy w logach, będą w metrykach te różne inne dziwne rzeczy, które będą stwarzać no, niepożądaną sytuację. I teraz ja nie chcę mówić o tym, co robić, jak to już się wydarzyło, jak się do tego dostać, jak zacząć debugować. Ja bym chciał porozmawiać o tym, co zrobić, żeby być gotowym, jeżeli to już się wydarzy i żeby system był, powiedzmy, w stanie tak zwanego auto-healingu, żeby on sam był w stanie się naprawić w miarę możliwości oczywiście. Czyli generalnie chciałbym, bo są takie dwa podejścia, tak? Fail to save i save to fail, tak? My chcemy mieć safe to fail, czyli chcemy być gotowi z naszym systemem, z naszym oprogramowaniem na to, że jeżeli te błędy się wydarzą, to nasz system jakoś zareaguje, chcemy je przewidzieć. Ale zanim o tym będziemy rozmawiać, to mam dwa, trzy zdania, takie 10 minut prezentacji tego demo. Dlaczego to jest trudne? I tutaj już, ho, 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 w latach tam 90. L. Lawrence Peter Deutsch, który zmienił swoje imię z Lawrence na samo L, pewnie było za długie, nie mieścił się w rubrykach walidacji, więc L. Peter Deutsch i reszta gości, którzy zostali ochrzczeni, tak zwane miało Fellows of Sun Microsystems, określili coś takiego jak The Fallacies of Distributed Computing, czyli generalnie jakieś mity odnośnie systemów rozproszonych, jakie możemy znaleźć. Ja bym wam chciał je przybliżyć, bo to jest stara rzecz, a nie wiem, czy ktokolwiek z was o nich słyszał. Pierwsza rzecz, the network is reliable, sieć jest stabilna. I teraz pytanie do was, będę miał taką serię pytań. Kto z was, programując swoje oprogramowanie, zastanawiał się, co się stanie, jak sieć padnie? Ale tak naprawdę się zastanawiał. Mało, nie? Generalnie, no przecież będzie działać. Jeżeli się odwołuje do bazy danych, to będzie działać. Korzystaliście kiedyś z Hibernate'a troszkę temu, bo teraz już to naprawili, ale Hibernate kilka wersji wcześniej, jeżeli padło połączenie z bazą danych, to nie był w stanie go ponowić. Trzeba było albo zrestartować, albo dopisywać taki specjalny konektor, który pozwalał na to, że nawiązywał ponownie połączenie. Sama aplikacja nie restartowała tego połączenia, nie nawiązywała go ponownie. Jak padło połączenie do bazy danych, koniec. Nie we wszystkich sterownikach akurat, ale do Postgresa i do Oracle tak było. Więc generalnie słabiutko, nie? Ale my pisaliśmy to oprogramowanie i zastanawialiśmy się nad tym, że może to paść tak naprawdę. Latency is zero, czyli generalnie nie mamy opóźnień na sieci. Piszemy serwis, który odwołuje się do serwisu, który odwołuje się do serwisu, który odwołuje się do serwisu, który odwołuje się do serwisu. Wszystko fajnie, przecież to i tak się szybko wykona, nie? Mamy szybkie komputery. Kto się nad tym zastanawiał? O, dwie osoby więcej, super. Przepustowość jest nieskończona.
Ja widziałem ostatnio w systemie produkcyjnym, w którym było wymaganie, że podczas wysyłania plików można wysłać dowolną ilość plików i było wysyłane to wszystko multipartem jako jeden multipart, dowolna ilość plików. Czyli generalnie ograniczenie do wielkości plików zostało nadane, 5 MB na jeden plik, ale można ich było dodać nieskończenie wiele. Klękło w pewnym momencie na systemie. Sieć jest bezpieczna. To z kolei ma taki, generalnie bardzo dużo systemów rozproszonych jest pisane w taki sposób, że do momentu, kiedy chronimy coś, to jest super, mamy jakieś SSO, jakąś bramkę postawimy, gateway, a cokolwiek byście tam nie mieli, ale za tym to już hulaj dusza piekła nie ma, HTTP 8080 i jeszcze najlepiej w kodzie zapiszmy sobie coś takiego, jeśli to przychodzi z naszej puli IP-ków, to wtedy zezwalaj na wszystko, nie sprawdzaj jakiegoś security i tak dalej, i tak dalej. Ja widzę takie systemy praktycznie codziennie i to, i to niejednokrotnie. One są bardzo podatne na atak man in the middle, czyli generalnie, jeżeli ktoś już wejdzie za tą bramkę, to już może wszystko zrobić tym systemem, nawet sobie tam zczytać karty kredytowe. Topologia się nie zmienia. Generalnie tworzymy sobie system, instalujemy go na jakiejś produkcji i zakładamy, że generalnie jeżeli działa, to będzie działał gdzie indziej. Potem idziemy na inne, nie wiem, serwery i nagle okazuje się, że on nie działa. Dlaczego? Bo topologia sieci się może zmieniać. Są różne sterowniki. Jeżeli korzystacie z wirtualek, to te wirtualki też mają napisane sterowniki do kart sieciowych i te sterowniki do kart sieciowych z kolei mają swoje problemy, tak? Jest tylko jeden administrator. To jest problem ludzki. Jak się musicie dogadać z jednym gościem, jak będzie wyglądać architektura i tam infrastruktura wasza, to jest fajnie, ale jak przyjdzie inny koleś i będzie miał inny pomysł na to, jak logować na przykład i on to wysypie wam, no to generalnie wszystko się zaczyna sypać. Jeżeli macie duży system, to macie co najmniej dwóch administratorów i jest bardzo duże prawdopodobieństwo rzędu 80% lub więcej, że oni się między sobą nie dogadują. Więc będziecie mieć różne części infrastruktury. Koszt transportu jest zerowy. To jest piękne przy wycenianiu w systemach rozproszonych. Macie funkcjonalność, którą musicie napisać 3 czy 4 mikroserwisy i nikt nie myśli o tym, że trzeba będzie przygotować jakiś tam pipeline na CI-u, będzie trzeba przygotować jakąś dodatkową maszynę, trzeba będzie gdzieś to wdrożyć, coś będzie trzeba z tym w ogóle zrobić. Generalnie ludzie tego nie wyceniają. Wyceniają napisanie tych komponentów, a koszt infrastruktury jest po prostu zerowy i sieć jest homogeniczna. Generalnie to też nie jest prawda i w zasadzie mamy efekt wszystkich tych rzeczy. Dlatego to jest trudne, bo my o tym nie myślimy. Tylko jakbyśmy mieli o tym wszystkim myśleć, to będzie jeszcze większy problem, bo będziemy robić każdą funkcjonalność bardzo, bardzo, bardzo długo. A jeszcze do tego dorzucę. Pewnie większość z was słyszała, albo przynajmniej część z was, co to jest CAP Theorem. Kto słyszał? Ja tak najwyżej powiem w dwóch zdaniach. Dobra, CAP Theorem to jest dowód matematyczny tak naprawdę, że jeżeli mam network partitioning, to jest to P, to muszę wybierać pomiędzy consistency i availability, czyli muszę wybierać pomiędzy dostępnością, tak, a spójnością danych na mojej maszynie. To wygląda w ten sposób, jeżeli będziecie mieć, nie wiem, na przykład replika set MongoDB, 3 maszyny, albo prostszy przykład, weźmy Postgresa, który ma tam master slave, mam mastera, do którego zapisuję i czytam sobie ze slave'ów. To jeżeli zapisałem do mastera, jeżeli chciałbym, żeby już w momencie zapisu odczyty wszystkie zwracały mi poprawną wartość, to mam to generalnie, czyli chciałbym mieć konsystencji, chciałbym mieć spójność tych danych, to muszę w momencie zapisu zablokować całą bazę danych, żeby mój klient, każdy, który próbuje coś odczytać, poczekał. W innym wypadku dostaną mnie świeże dane. Chyba, że przekładam dostępność nad spójność, wtedy przez jakiś czas, tak, czyli to jest to eventual consistency, przez jakiś czas będę zwracał stare dane, dopóki one się nie zreplikują. Tak? Czyli mam ten CAP Theorem. I prawda jest taka, że to jest, co zauważył mój imiennik Daniel Abadi w 2010, 5% naszych przypadków tak naprawdę. Jak długo trwa replikacja? Bo CAP Theorem mówi, jeśli mamy network partitioning, to wtedy wybieramy pomiędzy C i A. I wszystkie piękne bazy danych, wszystkie bazy danych możecie sobie odnieść do CAP Theorem i one się określają, że bazy są albo CP, albo AP. Tylko że on tak naprawdę mówi nam tylko o tych 5%, czy nawet mniej niż 5% sytuacji, kiedy mam faktycznie wykonywany ten zapis, kiedy wykonywana jest jakaś operacja, kiedy dane są niespójne. Jak dane są spójne, to przecież nie muszę wybierać pomiędzy dostępnością albo spójnością, bo dane mam spójne po prostu cały czas i baza może być cały czas dostępna, tak? Więc mam system, który jest CA, no nie mam network partitioning, o to tu chodzi. Dlatego Daniel Abadi go rozszerzył na tak zwany PACELC. PACELC czytamy tak, P to jest, jeśli mam network partitioning, to jest to samo, to muszę wybierać pomiędzy availability albo consistency, w przeciwnym wypadku, else, muszę wybierać pomiędzy latency a consistency.
czyli pomiędzy opóźnieniem a spójnością danych. Bo w momencie, kiedy ja mam zapis, tak, na przykład, to generalnie ten z punktu widzenia zapisu, tak, nie z punktu widzenia jakiegokolwiek odczytu, z punktu widzenia zapisu, jeżeli bym chciał mieć consistency, to będę miał opóźnienie, bo będę musiał zatrzymać w tym momencie bazę danych, żeby nie wykonać dwóch równoczesnych zapisów tego typu. Więc albo wybieram jedno, albo drugie. I to jest, to już jest troszkę trudniejsze pojęcie, nie będę się nad nim rozwodził, ale to wszystko całe sprawia, że generalnie takie rzeczy są trudne. Jeżeli chcemy mówić o tym, żeby nasz system był safe to fail, czyli nasz system generalnie był gotowy na tą sytuację, że coś się złego wydarzy, żebyśmy potem mogli spokojnie z kawą w ręku z rana siąść i pooglądać sobie te metryki. O, tu się waluło, tam się waluło, a tu, o, ale poleciało. I mówimy to z uśmiechem na twarzy, to znaczy, że nasz system był gotowy safe to fail. Natomiast jeśli dostajemy z jakiegoś automatu SMS-a o godzinie 1 w nocy i 5 minut później od CEO telefon wstawaj, bo to znaczy, że nie mamy safe to fail, to mamy fail to safe. Fail safe, okej. Więc generalnie chcemy pisać systemy w ten sposób, ale to kosztuje. Więc za każdym razem, kiedy piszemy w ten sposób, to musimy się zastanowić, czy to jest faktycznie gra warta świeczki i o tym dzisiaj chcę z wami porozmawiać. Zepsułem cały efekt. Załóżmy sobie, że mam jakieś dwa moduły. Każdy z was pewnie ma jakiś system tiketowania, Jira, Redmine, cokolwiek byście tam nie mieli, Trello. Wrzucacie jakieś issues i wyobraźcie sobie, że te issues mają tagi. I zrobiliśmy to oczywiście, jakby nie inaczej, w systemie mikroserwisowym, czyli już mam od razu na starcie dwa mikroserwisy do takiego czegoś. Issues przechowuje zadania, a tagi przechowują tagi. W momencie, kiedy tworzę zadanie, mogę dodać do dowolnej ilości tagów, więc tu mam taki kontener z tagami. Co się stanie, jeśli dodałem zadanie i próbuję zapisać tagi do tego zadania i mi się ta operacja nie powiedzie? Co mogę zrobić? Mogę ponowić, jej! No mówię, że się wysypałem. Dobra, i to jest jeden, to jest najprostszy możliwy pattern, jaki znajdziecie. Retry pattern i tak się nazywa, możecie sobie o nim bardzo dużo poczytać. On się wydaje prosty. Ile razy mam powtórzyć? Aż się uda, tak? Byłem tam. Nie, nie, do skutku to nie. To ile razy? 3, 5. Skąd wziąłeś te liczby? Super, nie? Tak jak wyceniamy. Wszystko bierzemy z głowy. Dokładnie tak to działa, nie? Czyli 3 albo 5 razy, bo to jest dobra liczba. Tak czujemy, że jak się 5 razy nie uda, to już nie ma szans, nie? Muszę sobie pamiętać, że jestem nagrywany. Okej. Jak często powinienem powtarzać? Okej, super. Kubek. Wyprzedzasz moją prezentację. Po co ja tu przyszedłem? Ja tu przyjechałem 550 kilometrów, żeby wam to powiedzieć. Dobra. Także generalnie dziękuję, to było wszystko. 40 minut do tego miałem dochodzić. Okej. A teraz tak poważnie. Dobra, to ile razy? Nie wiemy. Okej, jakąś musimy przyjąć wartość. Co jaki czas? Zwiększający się. To jest super odpowiedź. Okej, dlaczego? Jeżeli on, ten system padł, to musimy chwilę poczekać, aż on stanie, bo inaczej zostanie zalany żądaniami na przykład innych klientów. Ale który system? Nasz? No na przykład tags. Patrzmy z punktu widzenia nadawcy. Tags. Czyli generalnie, jeżeli powtórzę za sekundę, nic się nie wydarzy, znowu za sekundę, to nie ma sensu, bo ja zostanę zalany? Nie, nie, to znaczy tak, tags zostanie zalany. Jeżeli mamy tags, dużo... czyli odbiorca. Ja nazywam klientem issues na przykład, nie? I jeżeli mamy dużo issues, tych kwadratów, i każdy zacznie powtarzać, to tak naprawdę nic nie zrobi, tylko zaleje ten serwer tag z żądaniami. To jest tak zwany efekt tąpnięcia i wprowadzenie systemu w tak zwany rezonans. Bo generalnie nie ma problemu, jak to jest jeden moduł. To co kolega tutaj powiedział, jak jest jeden moduł, który sobie co sekundę, czy co dwie, czy co pięć, co dziesięć, co milisekundę będzie ponawiał, to mało jest systemów, które nie wytrzymałyby takiego obciążenia. To jest spoko obciążenie. Natomiast jak ja mam całą infrastrukturę i generalnie ktoś sobie napisze bibliotekę, widziałem to, byłem tam, ktoś sobie napisze bibliotekę, jeśli się nie uda, to powtarzaj za sekundę. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak ten system padnie, nie, to generalnie wprowadzę system właśnie w rezonans i wszystkie będą mi co sekundę do niego uderzać.
I on będzie generalnie robił, nie mam tylko, on będzie generalnie robił tak, padnie, wstanie, padnie, wstanie, padnie, wstanie. Sytuacja prawdziwa, największa sieć telewizji w Niemczech, tak? Mieli dokładnie ten problem, co prawda na poziomie infrastruktury. Z powodu uderzenia pioruna padło im zasilanie, doprowadzone taką rurą. No i generalnie w momencie, kiedy to zasilanie już wstało, to wiecie, że komputery na początku mają większy taki pik elektryczny, no to mieli właśnie pik elektryczny i wszystko padało. Przez 3 dni nie działa sieć telewizji w Niemczech, właśnie z tego powodu. Bo generalnie jak poszła rurka, to wszystko chcieli na nas postawić. Ten modulik tutaj, biedny tax, czy jakkolwiek by go nie nazwać, nie będzie miał prawa w ogóle wstać w pewnym momencie, jeżeli wprowadzimy system wystarczająco duży rezonans. Dlatego z punktu widzenia jeszcze odbiorcy, jeżeli coś się nie udało za sekundę, jeżeli coś się nie udało za 2 sekundy, to za 3 sekundy najprawdopodobniej znowu mi się nie uda. Najprawdopodobniej, więc może spróbuję za 5 sekund. Więc muszę dobrać, tak? Losowanie to jest jedna z metod. Nie jest najlepsza, ale to jest jakaś jedna z metod, tam powiedzmy x plus minus coś tam. To się określa tak, back attempts to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to jest właśnie to back off policy, o którym teraz mówimy. Najlepsze jest podejście eksponencjalne, czyli generalnie nie dodajemy do miejsca czasu, za ile mam sprawdzić, tylko do kroku tak naprawdę dodajemy sobie jakiś tam odstęp, czyli bierzemy sobie, że krok będzie miał sekundę i zwiększamy krok o 1, czyli najpierw krok będzie miał sekundę, potem będzie miał krok 2 sekundy, czyli po 2 sekundach powtórzę, krok będzie miał 3 sekundy, czyli po 3, no i generalnie to sobie tak zacznie rosnąć ten krok. Jak to nie będzie jedynka, tylko jakaś trochę większa liczba, to zaczyna jakoś sensownie działać. No i muszę ustalić maksimum, bo widziałem system, w którym to dorosło do dnia. I wyobraźcie sobie, że macie transakcję biznesową, ona tam się wysypała, eksponenta wam tak walnęła, bo ktoś sobie fajnie ustawił parametry i on wam ponowi tą płatność za dzień, co klienta już niekoniecznie będzie obchodzić, więc troszeczkę słabo, nie? Jakoś tak w branży się przyjęło, że maksymalna wartość to 30 sekund. Nie wiem skąd, natomiast najlepszą praktyką jest do tych 30 sekund jeszcze właśnie dodawać losową wartość, bo widziałem system, który rezonował na wartości 30 sekund. Akurat w tym momencie wszystkie się zachciały, żeby tam uderzyć i to też pada. I jeśli to nie powiedzie, no to musimy robić jakiś recover. Musimy spróbować wycofać tą transakcję, musimy spróbować cokolwiek zrobić, musimy spróbować choćby to zalogować, żeby w metrykach, lub ewentualnie wezwać interfejs białkowy, czyli człowieka, który przyjdzie i popatrzy, co tam się w ogóle zepsuło. I to jest retry pattern, najprostsza rzecz, jaką wam chcę dzisiaj pokazać. Retry pattern możecie sobie, jeżeli korzystacie ze Springa, to możecie sobie zastosować, dodając Spring Retry biblioteczkę. Ona jest wykorzystywana przez Spring Integrations i przy paru innych w ogóle bibliotekach. I działa to w taki sposób. Jak sobie dorzucicie to, to macie adnotację retryable. Dorzucacie sobie jakiś wyjątek, co się ma wydarzyć, jeśli faktycznie już się nie uda. Ile maksymalnie chcecie w ogóle podejść. I jakiś tam back off, to ja tu mam stały, on jest bardzo kiepski, tak jak mówię, można sobie ustalić tutaj eksponentę. Głupio to pisać za każdym razem, jeżeli macie bibliotekę, tak? Tu jest metoda recover, która jak dostanie ten wyjątek i tą wartość, co tam faktycznie wysłaliśmy, to spróbuje mi coś tam zrobić, choćby zaloguje w ostateczności z errorem, a error u mnie w systemie dostaje SMS-a, nie? Tak to generalnie działa. Czyli co sekundę dostał SMS-a, jak kolega tutaj miał poprzednio, czy co dwie. Możecie sobie też przygotować bina z retry template'em, który wam poustawia wszystkie jakieś bardziej magiczne rzeczy dla back-offów i dla jakichś innych bajerów. Też to będzie fajnie działać. Wtedy nie musicie w adnotacji robić, tylko robicie retryable i tyle. Generalnie można też zwrócić sobie tego retry template'a i on działa tak samo jak REST template tak naprawdę, więc na tym retry template'cie możecie normalnie operacyjnie wywoływać execute. Tam jest metoda, która wam wykonuje wszystko. Więc generalnie wpięcie tego to jest 5 minut i możecie z tego zacząć korzystać w dowolnym momencie. Więc naprawdę 5 minut, nie? I to po prostu działa. Ok. Lećmy dalej. Zróbmy sobie coś takiego. To jest piękny przykład kawałka, wycinka systemu faktycznego. Tu są te nasze issues, tu są tagi, tam są jeszcze jakieś inne magiczne rzeczy. Załóżmy sobie roboczo, że za każdym razem, jak jest odwołanie, to leci to odwołanie. Tutaj na dole mam człowieka, który sobie klika i za każdym razem, jak jest jakieś odwołanie, no to leci to tak, że F uderzy do issues, issues uderzy do tax, tax uderzy do H.
I to jest taki piękny system, który nam się w pewnym momencie wysypie. Bo bardzo często w systemach naszych, szczególnie rozproszonych, powstają takie piękne moduły, które zastępują nam bibliotekę, która się nazywa Commons, która jest złem wcielonym, więc wyrzuciliśmy sobie tą bibliotekę Commons czy pakiety do jednego wielkiego mikroserwisu, do którego na przykład Users bardzo często zostaje takim serwisem, albo Dictionary, słowniki to jest mój w ogóle faworyt. Za każdym razem, jak uderzę rzeczy gdziekolwiek do systemu, to ten element musi uderzyć po jakiś słownik. Nie? Więc generalnie jest taki moduł, który jest dość mocno obciążony. Trzeba go albo bardzo mocno skalować, albo on ląduje sobie gdzieś na szarym końcu całego naszego ekosystemu i generalnie ilość przeciążeń pada. Co się stanie, jak H padnie? Padnie tak. No i generalnie cały system leży. Nie? I wyobraźcie sobie, że jesteśmy mądrzy już o poprzednią technikę i zastosowaliśmy retry pattern, więc wszystkie zaczynają powtarzać. Wszystkie. Co się stanie, jak H wstanie na chwilę? Ile się tu nazbiera mi tego, nie? Nieważne, jakie ja tam będę miał wartości, on po prostu znowu pójdzie w dół. Nie ma opcji. I na to też jest technika. Ktoś wie? Pan już dostał kubek. Mogę na ty? Będzie mi łatwiej. Kolega tam za? Postawić więcej H. To jest taka metoda, kiedy ludu kupa i Herkules dupa, więc generalnie... No, mogę postawić więcej H. Będzie ich 5. Ja będę dokładał te klocki wokół systemu i w końcu mi znowu padnie. Wszystkie H. Fajnie, ja naprawdę nie lubię dostawać SMS-ów. A tutaj bym dostał palpitacji, tak? H780, hash, coś tam padło. H700, coś tam wstało, ale H708 padło. No fajnie, nie? Super, bo ID-ki się losują. No pięknie, naprawdę. To jest generalnie mój idealny dzień w pracy albo noc. No, nie. Tą drogą bym raczej nie szedł. Jest pattern, który się nazywa Circuit Breaker. Bardzo prosty, tak naprawdę. On pochodzi z obwodów sieci i polega na tym, że generalnie mam obwód zamknięty. Obwód zamknięty jest wtedy, kiedy prąd płynie, czyli kiedy generalnie requesty sobie latają, wszystko jest pięknie, cacy, działa, nie ma żadnego problemu. Kiedy ten zostanie przeciążony, no to generalnie coś się powinno wydarzyć, to już chyba czujemy gdzieś tam w kościach. I ten H na wejściu mierzy sobie, ile się nie udało. Tak, po prostu, po ludzku, no wypieprzyłem się, no to jeden do góry, jakiś tam licznik. Wypieprzyłem się, to jeden do góry. I on sobie to mierzy w jakimś odstępie czasu. Na przykład, załóżmy sobie 5 minut. Wziąłem tą liczbę z głowy, nie? I jeżeli w ciągu 5 minut nie powiedzi mi się 10 razy, to robię tak zwane otwarcie obwodu. Otwarcie obwodu robi ni mniej, ni więcej tyle, że od razu jak dostaję jakikolwiek request, to mówię nine. Znaczy nie, no po prostu zwracam 500 czy cokolwiek, nie działa, nie chcecie, w ogóle mam jakiś tam automatyczną zwrotkę, sorry, nie przyjmuję więcej połączeń, sieć jest przeciążona, jestem przeciążony. I po chwili, jak minie tam jakiś odstęp czasu, wezmę sobie 3, taką liczbę, to po liczbie 3, nie zamykam obwodu, bo to byłaby głupota, bo tam się nagromadziło tego, bo wszyscy pewnie programiści zastosowali retry pattern. Zrobię sobie mądrzejszą rzecz, zrobię sobie obwód tak zwany półotwarty, to znaczy wpuszczę 5 albo 6, albo wpuszczę kilka i zobaczę, co się stanie. O, już działa, o, fajnie, dobra. Następny, o, działa, o, super, dobra, no to ulej dusza piekła, nie ma, otwieram, trzask, zamykam. Nie? Generalnie, no, tak często jest, nie? On sobie tak skacze, ale generalnie wszystko to fajnie działa, wpuszczam trochę, jeżeli już ustabilizuję system, to nie muszę tak od razu całości otwierać, tylko mogę sobie tą klapkę tak powolutku zamykać, aż zamknę całkowicie obwód i system wróci do normalnej pracy. I to jest tak zwany circuit breaker. I macie też implementację, implementacja jest w Hystrixie, chyba to była prezentacja z Hystrixa, jeżeli dobrze kojarzę, nie? Nie? To na innym jugu, przepraszam, gdzieś teraz niedawno było coś z Hystrixa, to generalnie myślałem, że nie będę o tym mówił, jak przygotowywałem to, nawet sobie zrobiłem tutaj J-Session, także, tak, właśnie, że to jest specjalnie dla was przygotowany kawałek kodu, tak, bardzo ambitny. Generalnie jak to działa? Mam sobie jakiś serwis, dorzuciłem sobie biblioteczkę Hystrix i Hystrix wam robi od razu wam robi circuit breakera. Czyli robię sobie fallback metodę jakąś i to jest metoda, która zostanie wywołana w momencie, kiedy no, będę miał otwarty obwód i on potem go sobie faktycznie zacznie powoli zamykać. Tam jest dużo konfiguracji za tym, natomiast generalnie to, co jest piękne w tym wszystkim, jak potrzebujecie tylko prostej implementacji, to już działa bez żadnej konfiguracji. Tak, to będzie działać, nie? To jest fajne w tym wszystkim. Generalnie załóżmy, że ja tutaj mam jakiś inny serwis,
które, albo bazę danych, która mi padła, tak? Więc jeżeli padła, to ja jako serwis nie jestem w stanie dalej obsługiwać, nie będę w stanie dalej obsługiwać jakichś żądań. Więc jeżeli przyjdzie tutaj to, ja spróbuję sobie coś tam pobrać, to się wysypie, no to licznik się zwiększy, to się wysypie, to licznik się zwiększy, to się wysypie, to licznik się zwiększy i po jakimś czasie Hystrix otworzy mi obwód, czyli przestanie obsługiwać żądania i z automatu będzie za każdym razem wywoływał to, nie? Czyli generalnie dostaniecie temat mojej prezentacji i nic więcej. Przez jakiś czas, nie? A to są rekomendowane prezentacje z JSession do obejrzenia na YouTubie. Więc generalnie tak sobie zrobiłem takiego fallbacka. I w momencie, kiedy system już zacznie wracać, czyli po jakimś czasie, on spróbuje jeszcze raz wykonać dla jednego zgłoszenia, jeśli się uda, no to super, nie? To powolutku zaczniemy obsługiwać coraz to więcej i więcej połączeń. I nie wiem, czy to widzicie, ale retry z Circuit Breakerem bardzo do siebie pasują. Bo to jest podejście, jak sobie radzi z problemami od strony klienta, jak klient jest głupi i chce za dużo od nas, albo generalnie coś nam się za nami zepsuło, baza danych, albo jakiś inny serwis i tak dalej, i ja nie mogę obsługiwać dalej żądań, no to generalnie wykonuję sobie tą operację. A retry jest z kolei, działa w tą stronę bardzo fajnie, bo jeżeli tutaj będziecie zwracać jakiś standardowy kod błędu, typu, nie wiem, 500 ileś tam, standaryzujcie to sobie, to jest moja rada, i dostajecie taką 500 od systemu, to traktujecie ją z punktu widzenia klienta, że tamta osoba jest przeciążona, więc okej, okay, super, więc mogę sobie chwilę poczekać, robić standardowo retrya wtedy i ponownie za chwilę, bo bardzo możliwe, że już obwód wtedy będzie otwarty. Czekamy, aż ta część się ustabilizuje, nie? Chyba, że ta sama końcówka już padła, no to wtedy jest słabo, albo z naszym projektem, albo ze wszystkim, co tam mamy. Okej. Okay. Lecimy w trudne rzeczy. To jest ta sytuacja, o której mówiłem. Mam sobie jakiegoś Hibernate'a, odwołuję się do bazy danych. Baza danych mi padła, albo padł moduł tax. Generalnie, co ja mogę zrobić z punktu widzenia issues? Jeżeli tam mam jakieś nawiązanie połączenia i generalnie coś się zaczęło dziać, coś już zrobiłem, na przykład zacząłem jakąś transakcję, trochę się tam zrobiło i w połowie baza mi padła i już nie przybiera kolejnych rzeczy, nie mogę tam wysłać rollbacka, nie mogę commita za bardzo, mam jakiś taki półstan aplikacji. Co wy robicie? Try catch i pusty catch. Ja do pustych catchy zawsze wpisuję system exit 0. Zawsze, to jest, to naprawdę, już parę razy wysypałem całą produkcję, chociaż mi gwarantowali, że to się nigdy nie wydarzy, dlatego jest pusty. No, okej, okay, no dobra, no to try catch i pusty catch i co dalej się dzieje z tym kodem? Bo gdzieś ten kod dalej leci, metoda i coś ta metoda zwróci. Co zwróci, nula? Pustego optionala, no super, opakujmy w optionala, czyli nona zwracam. I co zrobi z tym nonem tamten kod? Bo to nie jest non, to jest błąd, coś się wydarzyło, coś się nie obsłużyło. Baza danych nam pada, na przykład nam baza danych pada, zacząłem transakcję i w połowie tej transakcji padła mi baza danych, ani rollbacka mi, próbuję wykonać rollbacka, bo tam jakiś timeout poleciał, no nie idzie rollback, no i generalnie co robisz? Czekasz aż wstanie, czyli ten retry tak do śmierci. No, ale retry, no, chcesz zrobić retry'a, ale coś tam poszło, coś nie poszło. Retry'a z czym? Z rollbackiem? No, słabo, nie? A co w momencie, kiedy jest ten błąd, o którym wam mówiłem? Bo większość frameworków, niestety, w momencie, kiedy pada połączenie sieciowe, ci programiści, co piszą te frameworki, to też są ludzie i oni też robią błędy i to duże. I generalnie, co wtedy, kiedy oni nie będą w stanie nawiązać ponownie połączenia? Ja widziałem system, który przez godzinę czekał, aż sieć wstanie, która już stała od 58 minut. Co możecie wtedy zrobić? Możecie albo napisać swój własny mechanizm do nawiązywania ponownie połączenia i wycofywania tego cache'a, proxy, czy tego wszystkiego tam jest jeszcze w tym frameworku, albo zrobić najlepszą jakąkolwiek metodę, możecie się zabić. Ja to mówię z pełną świadomością. Naprawdę. Najpierw sobie wytłumaczmy, jak możecie się zabić, bo to też nie jest taka prosta decyzja. Zabić możecie się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki sposób japoński, mega kulturalny, tak? Czyli po prostu popełniacie harakiri, nie? Generalnie zabijacie się i jest wszystko w porządku. Drugi sposób to jest taki sposób nowoczesny, zmodernizowany, bardzo kulturalny. To jest sposób na szczęśliwą rodzinę bym nie powiedział. Generalnie zgłaszacie do rodzica, że nie działacie i to rodzic was zabija. Nie? To jest generalnie... Słucham? No dziecko nie może go zgłosić, ale to generalnie mówicie rodzicowi, no tato nie działam, no dobra,
No i to, tak to działa. I to możecie zrobić na przykład korzystając, jeżeli korzystacie ze Springa, to Spring ma coś takiego jak aktuator. Możecie sobie dopisać jakieś swoje health checki, możecie skorzystać ze standardowych. Standardowe health checki też działają o jakoś, tak? I to, co mają fajnego, to generalnie on zwraca 200, jeżeli wszystko jest ok, albo coś innego, jeżeli nie jest ok. Więc generalnie rodzic, a takim rodzicem może być na przykład Kubernetes, który tu już był wymieniony, czy jakiś inny menadżer kontenerów, jeżeli korzystacie z dokeryzacji, czy w ogóle coś innego, co zarządza tymi procesami, może sobie stwierdzić, ok, sprawdzam sobie co 5 sekund, co 3 sekundy, jeżeli tam jest coś innego niż 200, no to go zabijam i stawiam klona, tak? I generalnie wszystko musi pięknie, fajnie działać. Dlaczego to jest dobre? Bo zwróćcie uwagę, że wasza aplikacja, jak wstaje, to ona nawiązuje połączenie z bazą danych, ma wszystko wyczyszczone, pięknie działa to tak, jak to ma działać. Mieliście aplikację, która była w stanie nijakim. Nie wiadomo, czy to będzie działać dalej, jak się naprawi, czy nie będzie działać, nie? Więc generalnie najlepszą rzeczą, którą możecie zrobić, to jest zabić się i pozwolić, żeby jeszcze raz została uruchomiona instancja, która nawiąże wszystkie połączenia całkowicie poprawnie i zgodnie z tym, jak myśleliście, bo uruchamianie aplikacji macie przetestowane. A nawiązywanie ponowne połączenia i grzebanie w BBH frameworku, okej, jeśli lubicie, spoko, zdecydowanie lepiej jest mieć jakiegoś zarządcę tymi kontenerami u góry albo cokolwiek i pozwolić po prostu no, zrestartować tą instancję czy postawić nową, nie? Także to jest zdecydowanie lepsza praktyka. Okej, lecimy dalej w trudniejsze rzeczy. Wprowadźmy sobie kolejkę, bo to się zaczyna już w ogóle mega fajny kosmos. Zrobiliśmy sobie jakiś tam część systemu, i żeby nam nie padła ta część systemu, jak ta padnie, czy na odwrót, no to wprowadziliśmy sobie w środek kolejkę. Albo generalnie stwierdziliśmy, że idziemy w event-driven architecture, czy cokolwiek, albo po prostu chcemy mieć w firmie kawkę, bo tak, widziałem taki przypadek. No i generalnie super, więc issues wysyła sobie teraz dodanie do tagów, zgłoszenie na kolejkę i tagi po prostu pobierają to zgłoszenie i coś tam się działa. I teraz moje pytanie zasadnicze. Jak tu się coś zepsuje, to co mam zrobić? Circuit breakera do kolejki? Poza tym ja z kolejki ściągam, więc głupio jest ściągnąć i potem powiedzieć, a nie. No to co teraz? No i super, a kolejka nie jest z gumy, pamiętajcie o tym. To jest kolejny mit, ja bym go dopisał. Kolejki nie są z gumy, naprawdę. Słucham? Jeszcze raz? No tak, w NFZ-cie są. Ale jak będę sypał błędami w kierunku issues? Jak? Będę się łączył stąd do issues? No. To jest event atomowy. Zostało stworzone takie issue i powinno zostać dodane do tego i tego taga. I teraz ja sobie z poziomu tagów pobieram to issues i patrzę, aha, do tego taga dodaję taki indeks i do tego taga dodaję taki indeks. Lubię to. Mhm. Ja bym dał temu panu na stałe mikrofon. Możemy tu wyjść razem. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. Bo generalnie, ja uwielbiam coś takiego. Mamy problem, to co robimy? To wokół tego zbudujmy system. A jak tam się pojawi problem, to wokół tego zbuduję system, nie? Czujecie, co się zaczyna dziać? Bo tak naprawdę z błędami to można przeholować, nie? Słucham? Tak, są dwa podejścia. KISS, keep it simple student, keep it simple stupid i kick me, nie? Keep it complicated, keep me employed. To jest bardzo spoko. No, daję pan. Można zrobić tak, skonfigurować kolejkę, że jak ona się przepełni, to sama się zabije. Kolejka się zabije. Tak. I wtedy, wtedy issues już będą miały informacje bez pisania dodatkowego systemu. Nie będą miały że skąd coś pobrać. Nie działa. A kolejka może być też persisted, czyli zapisywana gdzieś na jakiejś pamięci masowej. Znaczy generalnie... Zawsze buduje się systemy w taki sposób, że
każda niżej warstwa jest bardziej stabilna, nie? Mhm. Wy oczekujecie, że procesor jest stabilny, nie? To jest dobre założenie. I potem na tym procesorze oczekujecie, że system operacyjny jest stabilny. Potem ta warstwa wirtualizacji jest bardziej stabilna, znaczy system jest bardziej stabilny od wirtualizacji, nie? I potem na tej warstwie wirtualizacji stawiacie, powiedzmy na razie dla uproszczenia, jakiś serwer aplikacyjny i ten serwer aplikacyjny powinien być bardziej stabilny od aplikacji, która na nim jest. Klei się, nie? Mhm, tak. Kolejka to jest część infrastruktury, nie? Kolejka, bazy danych itd. To powinno być bardziej stabilne od naszych aplikacji, więc oczekujesz teraz, że kolejka, że twoja aplikacja będzie działać w taki sposób, że będzie czekać, aż infrastruktura się wysypie. No tak, to bez sensu. No, coś nie bardzo, nie? Inny pomysł. Fallbackiem, czyli jak tu mi nie przejdzie, to będę odsyłał. I za 15 minut na przykład spytam, czy może już się naprawiło. I to co ma zrobić ten issues? Ja jako issues, generalnie moduł issues odpowiada za zapisywanie zadań, zgłoszeń, nie? Issues jest właścicielem danych zgłoszeń, czyli on jest bezpośrednio zainteresowany tylko i wyłącznie zgłoszeniami. Jedyne, co on ma zrobić, to poinformować, czyli jest ta część notification, poinformować innych, że generalnie takie zgłoszenie zostało stworzone i powinny zostać dodane takie tagi. Tax moduł odpowiada za to biznesowo, żeby zapisać te tagi i zbudować sobie indeks tagów, że jak ja spytam o tag, to on mi zwróci listę ID-ków, które są do tego taga przypisane, nie? I teraz chcesz powiedzieć, że oczekujemy, że moduł tag zgłosi do issues, że nie mógł zapisać tagów? Issues to obchodzi. I co issues wtedy zrobi? Wyślę jeszcze raz, że zapisał, ale to już jest na kolejce. A to już jego biznes. Nie, bo issues już zrobił swoje zadanie. On odpowiadał za zapisywanie issues. On jest spoko, jest zielono. Jeszcze można postawić sobie dodatkową kolejkę. Czyli jeszcze jedną kolejkę. Więcej kolejków. Więcej kolejków. I to jeszcze taką, jakąś taką nowoczesną, a czy jedna która z kilkoma topikami, 10 gwiazdek na GitHubie. Jedna z kilkoma topikami wystarczyła, ale dobra, to ja może coś zaproponuję, okej? Okay? Więcej kolejek. Zrobić kolejkę, która odbiera z tej kolejki, dobra, kiedy tak się zepsuje. Dobra, wysyłam, nie działa, wysyłam. No i co? Co ja mam z tym zrobić? No nie działa, no. To ja wyślę, ok, potwierdzam, że nie działa. Opowiedzieć wam żart o TCP IP? Po co mamy tą kolejkę? Po to, że jak ta część się wysypie, na przykład, nie wiem, kolejki się po różne rzeczy tworzy, bo z tego eventu, że issue zostało stworzone, będzie korzystać tutaj jeszcze... Niekoniecznie. Chcemy event driven architecture. Jak zostanie stworzone issue, to 370 mikroserwisów musi coś z tym issue zrobić. Ten indeksuje na przykład. I ten się wysypał, ten jeden. Reszta działa. Ale kto? Ale issue to już nie interesuje. Issue zrobił swoje zadanie. Ale baza danych nie działa, to DAXy nie mają co robić. Jaki jest problem? Dobra, problem jest taki. Issues odpowiada za zapisanie... Programista dostał takie zadanie. Moduł issues dostaje zgłoszenie, jakie zadanie ma być zapisane. I jak zapisze to zadanie, to ma wysłać event, że takie zadanie zostało zapisane, nic więcej. To jest zadanie issues. I ten event leci na kolejkę. I tu jest 374 mikroserwisy, które biorą, a zostało stworzone zadanie. Do kogo jest to zadanie wysłane? A do Daniela, czyli ja mu wyślę maila. To będzie taki mikroserwis, który się nazywa notifications na przykład. Albo mails. A będzie jeszcze inny, który będzie odpowiadał za integrację ze Slackiem i coś tam wyśle. A będzie jeszcze inny, o, to ja stworzę automatycznie brancha dla tego zadania. I tak dalej, i tak dalej. I jest sobie jeden biedny mały tax. I ten tax ma zrobić tyle, dostaje issue, tak, i dostaje, że ktoś stworzył to issue dla takich tagów, nie? To te tagi są zapisane też tutaj, bo robimy redundancję danych, jak to się w mikroserwisach robi normalnie, więc on dostał. On odpowiada tylko i wyłącznie za to, że ja bym chciał mieć bardzo szybko, jak ja dam, okej, okay, daj mi wszystkie issue dla taga Kafka, czyli wszystkie gdzieś tam dam jakieś połączenia z Kafką. O, i ja dostaję numerki ID-ki z frontu wszystkich issue z tą Kafką. I ten jeden mały wariat, próbując zapisać to do bazy danych, okazało się, że tego nie zapisał. Co robimy? I potem klient odpytuje, stworzyłem sobie to z tagiem na przykład Daniel, to są zadania przypisane do Daniela. I potem ja odpytuję listę zadań z tagiem Daniel, nie, ja personalnie, bo mam sobie taki filtr ułożony, zrobiłem wszystkie zadania i jadę na wakacje. I co? A to jedno zadanie było krytyczne. No słabo, nie? Dobra, no.
menadżera. Ale kolejka nie zawiniła. Mhm. Te 300 serwisów odznacza się, że swoją działkę zrobiło. Jeden się nie odezwał po jakimś tam czasie, okay. Więc odkładam sobie na inną kolejkę, która jest do wykonania do później. Czyli jeszcze coś, co to jest bardzo dobry trop i masz za to kubek? Znaczy już mam. Kubek masz? A masz już kubek, to nie masz. Nie będzie dwóch kubków. Nie będzie dwóch kubków. To jest bardzo dobry trop. Nie, to nie jest dobra odpowiedź, ale to jest... Nie. Tutaj żadnego menadżera do kolejki nie chcemy wstawiać. Okej, to może ja coś powiem, okej? Mam dwa moduły, uprośćmy sobie życie. Jak ten moduł uderzy do tego, to mogę mieć dwa rodzaje błędów. Jakie? Ale nie, jakie rodzaje błędów? Z punktu widzenia tylko tagów. Nie, załóżmy, że wszystkie mity są prawdziwe, czyli sieć jest stabilna. Generalnie mogły się wydarzyć dwie rzeczy. Albo się coś zepsuło tu w środku, albo ten wysłał co jakąś głupotę. To są jedyne dwa momenty, kiedy jeżeli wszystko inne, cała infrastruktura działa, mogły się wydarzyć. Czyli co robicie, jak macie jakieś API restowe, czy jakikolwiek serwis? Co zwracacie, jeżeli klient wam wyśle jakieś żądanie, którego nie rozumiecie, jakąś durnotę? Wysyłacie jakąś 400, nie? 400, użytkownik jest głupi, nie? I leci, tak? Super. A co, jak się u was coś zepsuje? No to 500. To wysyłacie 500, nie? Czyli tak naprawdę macie dwie sytuacje. To może... Okej, czyli mamy tą 400-500, to może odnieśmy to tutaj, bo tu możecie mieć dokładnie tą samą sytuację. I rozpatrywanie tego przypadku tylko i wyłącznie z punktu widzenia, że coś się zepsuło, to nie jest dobry pomysł. Rozpatrzmy, co się mogło zepsuć tak naprawdę. Mogło nie być dostępu do bazy danych, więc to tagi się coś zepsuły, albo algorytm, albo coś, albo to, co ja wziąłem z kolejki, jest niezgodne z moją specyfikacją. Nie? I teraz, jeżeli sobie tak to podzielę, to mam dwie techniki tak naprawdę. Jest tak zwane hospital queue i do tego bardzo, bardzo dobrze dążyliście. I to polega na tym, to może być ta sama kolejka, żeby nie było, ja nie implikuję tego, że musimy więcej kolejków tutaj wstawiać. To jest taka technika, że generalnie ściągacie zgłoszenie z kolejki i wysyłacie commita do kolejki, to znaczy to zgłoszenie już drugi raz nie zostanie przez was przetworzone i odsyłacie je na inną kolejkę. I mówicie OK, kiedyś może coś z tym zrobię. A może nie, albo ktoś inny coś z tym zrobi, interfejs białkowy na przykład. A druga technika to jest rollback and leave, czyli generalnie w momencie, kiedy to się wydarzy, nie komitujecie, czyli tak jakbyście nigdy tej wiadomości nie pobrali z kolejki, zostawiacie ją na tej kolejce, co może powodować jej puchnięcie oczywiście, nie? I się zabijacie. Autentycznie, rollback and leave, zawsze. Po prostu się zabijacie. Dlaczego? Bo ta konkretna sytuacja, że pobraliście coś, i stwierdziliście, tak, to zgłoszenie jest poprawne, nie? Czyli wiemy, że to, co... przepraszam, już podpowiedziałem, dobra, to już mówię. Generalnie jak pobraliście, tą technikę rollback i leave się stosuje wtedy, kiedy byście zwrócili tak naprawdę 404. To znaczy, pobieracie coś i nie rozumiecie tego zgłoszenia. Nie rozumiecie tego zgłoszenia, więc na 90%, jeżeli macie system rozproszony, problem wynika z tego, że issues jest w nowszej wersji. I wysłał nowe zgłoszenie, bo kiedyś to chyba działało, nie? Raz to zrobiliście tak, że działało. I system ewoluuje. Coś tu się wydarzyło, że teraz wysłało mi na przykład, przestało mi wysyłać jakiegoś taga, albo przestało mi wysyłać jakąś informację, bo, nie wiem, przyszło jakiś breaking change i nie dostałem jakiejś informacji, której wymagałem. I bez tego nie jestem w stanie przetworzyć tego zgłoszenia. I ja to wiem na samym początku. Nie jestem w stanie przetworzyć tego zgłoszenia. Więc teraz nie powinienem ściągać tego zgłoszenia, powinienem się zabić. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej będzie też nowa wersja tagów za chwilę. Jeżeli jest nowa wersja tagów, to bardzo możliwe, że ona już wstanie za chwilę i sobie po prostu obsłuży to zgłoszenie, jeśli mam zdrowo zrobiony system. Gorsza sytuacja, kiedy po prostu programy się zapomną, że tagi obsługują taki event i sobie go po prostu zmodyfikowali, dlatego się nie robi breaking changes. Natomiast tą pierwszą rzecz, hospital queue, robi się w momencie, kiedy jest jakakolwiek 500. Dlaczego? Bo puchnięcie kolejki to jest najgorsza rzecz, jaką możecie sobie zrobić. Jeżeli baza danych przestała działać, a cały wasz system żyje, to tak naprawdę wy chcecie sobie odłożyć te rzeczy na później, tak jak było z tym filelogami i tak dalej, nie mam dostępu do Wi-Fi, więc sobie to odłożę u siebie lokalnie i potem wypchnę wszystko. Chcecie to przetwarzać, bo generalnie wszystkie zgłoszenia, które dostaliście je jako poprawne. I najprawdopodobniej to w momencie, kiedy tutaj coś padnie i będzie ten rollback and leave, przepraszam, będzie to hospital queue, to wszystko, co poleci, po prostu będziecie przepisywać na inny stos.
na inną kolejkę i za chwilę to będziecie spróbować przetworzyć. Przy czym jest jeden bardzo, bardzo duży problem i dlatego to jest najtrudniejsza rzecz w ogóle tutaj. Problem jest z czasem danych i ich świeżością. Jeżeli będziecie sobie tak to przepisywać i tam na przykład będą jakieś transakcje i tak dalej, to w wypadku modułu tekst wszystko będzie ok. Jeżeli to po prostu znowu sobie odświeżycie, odczytacie w tej samej kolejności, wszystko będzie spoko, skaszujecie. Natomiast co jeśli kolejność ma znaczenie? Zaczyna się robić bardzo duży problem, bo wy przetwarzacie następne zgłoszenia, które już niekoniecznie mogą być, ale ten temat sobie zostawimy na kuluary, bo mi czasu tutaj nie starczy. Okej. Tak. Dajesz. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ten cały, te rozwiązanie nasze, bo wydawało mi się, że problem jest taki, co mamy zrobić, gdy nam tak spadnie, tak? I tak, z twojego... ogólności. Tak, i twoje rozwiązanie jest takie, że zróbmy tak, żeby nie padło, tak? Ale ono może paść i co tak zrobić, jak już nam padnie? Nie, nie, dokładnie. Jeżeli generalnie tak spada, czyli metoda, którą wykołujecie, znaczy jak tak całe padnie, no to wszystko zostaje na kolejce, to nie ma. Chodzi o to, co się dzieje, jak w momencie obsługi zgłoszenia jest problem, nie? To może wystąpić w dwóch miejscach, albo podczas przyjmowania tego zgłoszenia i walidacji tego requestu, dlatego należy walidować od razu na samym początku, czy w ogóle możecie przyjąć to zgłoszenie, a nie gdzieś tam w środku w bebechach, bo już nie jesteście w stanie stwierdzić, co się wydarzyło. I to jest jedna rzecz i w tym momencie nie ściągamy z kolejek, nigdy. Tak, rozumiem, zgadzam się, ale jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, tak, nie przewidzimy wszystkich sytuacji, tak? I tak nam padło i co robimy wtedy, bo... Ale jak w ogóle nie ma go? Padło, nie ma go, tak, i właśnie mamy zapobiec, żeby kolejka się przepełniła, tam 299 innych systemów ściągnęło z kolejki, a ten nasz jeden nie. To i co robimy dalej? Jak kolejka się zaczyna, to jest część infrastruktury, więc generalnie za to już nie odpowiada aplikacyjna część, nie? W tym momencie jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest przygotowany monitoring, który monitoruje długość kolejki i jej wielkość i w momencie, kiedy ona osiąga jakiś threshold typu 60%, wysyła nam SMS-a. No tak, czyli nie unikniemy SMS-a w nocy. Tak, to jest sytuacja, jeżeli to się, znaczy generalnie, jeżeli tak spadnie, nie, tak w zdrowym systemie, żebyśmy mieli jasność, jeżeli tak spadnie, czyli ten health check wyśle nam coś innego niż 200, to przyjdzie ojciec i go zabije, tego taka, który i tak nie działa, i postawi nowego. Natomiast ja rozumiem twoje pytanie tak, co jeśli on po prostu, sorry, nic, maszyna, dysk, pad, po prostu gdzie próbuje go postawić, a wtedy Kubernetes przerzuci to na inną maszynę, ale no zależy czego używamy, nie? W niektórych systemach to się nie da. Więc generalnie koniec końców, na samym końcu zawsze przy obsłudze błędów to jest interfejs białkowy przy takich sytuacjach. I teraz możemy się na to zabezpieczyć. Jeżeli tak spadnie, to automatycznie stawiamy tax, mamy maszynę awaryjną dodatkową, która stawia i ma gotowy tax, który będzie to obsługiwał. Tylko to zaczynają być kosztowne rzeczy, nie? I możemy sobie tak ciągnąć do nieskończoności. Wyślemy zgłoszenie do jakiegoś pierwotnego tutaj systemu i stwierdzimy, ok, nie przyjmujemy więcej żądań, robimy takiego circuit breakera na poziomie aplikacji. Nie przyjmujemy żądań, które mogłyby nam spowodować przeciążenie kolejki i mówimy system chwilowo nieczynny w jakiś ładny sposób użytkownikowi. To też są normalne rzeczy, które możemy robić. Natomiast każda z tych kolejnych rzeczy jest coraz bardziej kosztowna. Żeby nie było tak, że mamy Hello World i wokół tego całej tej farmy, nie? Rozumiem, czyli tak jak mówisz, rozwiązanie na poziomie operations, tak, a na aplikacyjnym w takiej sytuacji nic nie zrobimy. Tak, znaczy generalnie dobrze jest wyjść z tego założenia, że infrastruktura jest bardziej stabilna od aplikacji i wtedy tak troszeczkę się klaruje, nie monitorujemy infrastrukturę, ona ma po prostu działać, jeżeli generalnie tam się coś dzieje, możemy robić replikacje, backupy i tak dalej, korzystamy z infrastruktury, która też jest highly availability, ma, nie wiem, mamy czterech brokerów na kawce i generalnie wtedy jak jeden pada, to się nie dzieje, faktycznie minimum trzech na Zookeeperze i tak dalej, to co było, to jest w zasadzie, wtedy to może mi paść tylko i wyłącznie z powodu dysku, jak kolega powiedział, też mi się nie spotkałem się, żeby cokolwiek innego mogło tam się wykrzaczyć. Natomiast nie wiem, no, jeżeli mam Kubernetesa, to też muszę mieć trzy nody, tylko jaki to jest koszt? To wszystko zaczyna rosnąć. Generalnie moja aplikacja, która może nie jest jakaś super, nie wiadomo jak olbrzymia, to i tak wymaga już jakichś 5 maszynek wirtualnych czy 6 maszynek wirtualnych właśnie do takich dodatkowych rzeczy. Nie mówię o tych rzeczach, które faktycznie robią biznes. To jest 6 maszyn, które tak naprawdę tylko monitorują i sprawdzają stan systemu, nie? To nie jest koszt, który niektóre firmy sobie już nie mogą pozwolić na taki koszt na jakiejś produkcji, więc generalnie
stosujmy jakieś metody, które są, powiedzmy, no trzeba to wyważyć, tak? Więc generalnie, jeśli tagi padają, no to w systemie takim full wypas automatycznym z autohealingiem przychodzi rodzic, zabija go, stawia go w innym miejscu infrastruktury i on albo działa, albo nie działa, wtedy dostanie zgłoszenie. I teraz znowu mam ten sam problem, o którym mówiliśmy, czy to zgłoszenie jest poprawnie przetworzone, niepoprawnie przetworzone na samym początku, czy w środku. Jeśli jest niepoprawnie przetworzone w środku, no to w tym momencie się zabijam. Jeżeli jest niepoprawne przetworzone, nie, przepraszam, jeżeli jest niepoprawne przetworzone na początku, zabijam się, jeżeli jest niepoprawne stworzone w środku, odrzucam na inną kolejkę hospital queue. To jest standardowa praktyka i ona nie jest poprawna, bo nie ma czegoś takiego jak silver bullet, żeby nie było. To jest praktyka, od której fajnie wyjść, tak? To są standardy, natomiast teraz modyfikujmy je do naszej domeny, bo może być taka sytuacja, że te rzeczy są mega krytyczne, żeby były wykonywane w tej kolejności i tak naprawdę jeśli jedno mi się już sypnie, to ja już nie mogę próbować przetworzyć kolejnych zgłoszeń, tylko muszę sobie wszystkie faktycznie zapisać w jakimś innym miejscu, żeby móc je otworzyć i zrobić sobie jakiś pseudo event sourcing, jeśli bardzo potrzebuję. Nie? Dzięki. Dzięki. Ja z chęcią o tym mogę porozmawiać potem dalej. Dobra, co zrobić, żeby nam całe systemy nie padały? Jest taka technika, która się nazywa bulkhead. Polega ona na tym, że generalnie w tym systemie, jak uderzycie sobie tutaj, to jak padnie ta część systemu, no to ta też już leży i kwiczy, nie? I generalnie cały system wam pada. I teraz nowoczesne systemy pisane są w ten sposób, że jak jedna część systemu nie działa, to inna część systemu normalnie może pracować i możecie korzystać przynajmniej z części usług. Czyli powiedzmy, jeżeli macie jakiś system, nie wiem, do zarządzania firmą, to jeżeli moduł HR-owy nie działa i generalnie nie możecie rekrutować nikogo, to nie chodzi o to, żeby worklog, gdzie pracownicy tylko i wyłącznie zgłaszają sobie jakieś tam swoje godziny pracy, też ma nie działać, bo możecie doprowadzić do tego, żeby ten system działał. Kluczem jest separowanie tych rzeczy. I teraz możemy zrobić coś takiego na poziomie backendu, żeby z punktu widzenia, ok, mam te tagi nieszczęsne, które mi się wiecznie psują w tej prezentacji, nie? I mogę zrobić tak, key. Nie będzie tak, że issues czy projects będzie strzelało do tagów i się komunikowało. To nie jest nasz problem. Ty stworzyłeś issue, chcesz sobie zrobić taga na tym issue, to wyślij osobne zgłoszenie. Z punktu widzenia frontu na przykład. Czyli klient tak naprawdę, jak stworzy sobie issue, dostaje potwierdzenie, że stworzył issue, to sobie wysyła jeszcze jedno, stwórz mi taga. To się może mu nie powieść, ale mamy bardzo prostą pętlę zwrotną, mówimy klientowi, sorry, nie udało ci się zapisać tego taga. Issue jest, spoko, danych nie straciłeś. Ale taga ci się nie udało zapisać, spróbuj ponownie później, nie? I taka technika nazywa się bulkhead. Generalnie jak jedna część systemu pada, to ja normalnie będę mógł tworzyć cały czas issue. Bo powiedzmy, jeżeli ta część nie żyje i nie będę mógł tworzyć żadnych tagów, to i tak mogę zgłoszenia cały czas tworzyć, nie? I mogę po stronie klienta na przykład sobie to cache'ować, czy cokolwiek, czy generalnie zrobić jakąś inną część systemu, jakiś audit log, który mi to potem odtworzy na tej części niedziałającej, ale to już są jakieś bardziej zaawansowane rozwiązania. To się nazywa bulkhead i to pochodzi z budowy łodzi. Jak wam walniecie w górę lodową, taką małą, bo jak jest duża, to już i tak macie przechlapane, ale jak walniecie w małą górę lodową, i rozwalicie sobie część kadłubu, to statek nie idzie na dno. I tak chcecie, nie? Zostanie napełniona tylko i wyłącznie jedna część łodzi. I nawet takie małe łódki są budowane teraz w ten sposób. Generalnie walniecie sobie tutaj, to się napełni wodą, ale ogólnie rzecz biorąc jest spoko. Chyba, że walniecie w górę lodową większą od łodzi, no to już jest większy problem. No, albo na was spadnie góra lodowa z nieba, to też jest większy problem. Dobra, ja mam jeszcze jakiś czas, czy mam bardzo średnio? 10 minut. 10 minut. To będę zasuwał, bo do tej pory mówiłem o błędach technicznych, a chciałem jeszcze o błędach domenowych, biznesowych, które są troszkę trudniejsze. To znacie, to nie będę ten. Okej, okay. To ja będę teraz szybko, bez pytań. Jak będę miał sytuację taką, że ja, Daniel, chcę sobie w systemie lotniczym, który jest zbudowany oczywiście w mikroserwisach, polecieć najpierw do Gdańska, przenocować tam jedną noc, potem do Amsterdamu i przenocować tam 7 nocy biznesowo na przykład albo na zioło, nie wiem. Generalnie mam system, który jest zbudowany z różnych mikroserwisów i będzie mikroserwis, który odpowiada za rezerwację lotów lokalnych i za rezerwację hotelów lokalnych i mam mikroserwis całkiem innej części systemu, który odpowiada za rezerwację lotów międzynarodowych i za rezerwację hotelów międzynarodowych. Taki sobie wymyśliłem przykład. Co się dzieje, albo nie zadaję pytań. Co się może stać, jeżeli na przykład błąd domenowy, wszystko działa mi na ekranie pięknie, mam zarezerwowane jakieś tam hotele i teraz nagle nie udało się zarezerwować noclegu w Amsterdamie, bo ten hotel, który wybrałem w tym momencie został wykupiony, kiedy ja się zastanawiałem faktycznie nad, czy sobie jeszcze domówić na następnym ekranie samochód, czy nie, stwierdziłem, że nie, bo i tak będę dużo pił, więc nie będę mógł prowadzić i generalnie co zrobić w takim wypadku, nie? Nie udało mi się go zarezerwować.
a mam to wszystko rozproszone. A już zamówiłem lot, poszedł request, już zamówiłem nocleg w Gdańsku. O, no. Mieliście tak? To jest bardzo mądre pytanie. No i dobra, żeby nie przeciągać, jest coś takiego, co się nazywa compensating transaction i to jest ojciec SAG, o których wszyscy teraz krzyczą. To jest taki z brodą do pasa ojciec SAG i on polega na tym, że jeżeli gdziekolwiek się wam coś wydarzy, możecie dopisać sobie kawałek kodu, który odpowiada za tak zwany recover w tym miejscu. I teraz, jeżeli nie udało mi się zarezerwować tego, to ten recover na przykład może robić to, co może robić, to odesłać na kawkę informację, że powinniśmy wycofać jakieś tam operacje. Możliwe, ale niekoniecznie. Co wam to daje? Daje wam to taką piękną sytuację, że okej, nie udało się zarezerwować mi lotu noclegu w Amsterdamie, to ja zaproponuję klientowi inny hotel, nie muszę przecież jeszcze tego wycofywać. Po co, jak już się namęczy, naklikał, ja mu po prostu wywalę na ekran, weź mu zaproponuj inny hotel, może daj mu tam 5% zniżki i generalnie sorry, ale generalnie za długo wybierałeś ten samochód, damy ci 10% zniżki na samochód, a teraz się zdecyduj na inny hotel, nie? Generalnie cokolwiek, tak? Ale jeżeli muszę wycofać wszystko, no to generalnie tak naprawdę kod możecie sobie wyobrazić, ja muszę napisać kawałek, zwróćcie uwagę na koszt, muszę napisać kawałek kodu, który cofnie mi to, co już zepsułem w tym miejscu i wyślę informację z powrotem do jakiegoś modułu, czyli jeżeli miałem połączenie tutaj w ten sposób, no to będzie połączenie takie samo, tylko zwrotne, informacja sorry, wycofaj to o tym, a o tym. I to, co jest bardzo potrzebne, to, co jest w ogóle moim zdaniem kluczowe też w systemach jakichkolwiek rozproszonych, to mieć jakiś jednoznaczny identyfikator dla każdej transakcji. To jest tak zwany SID, tak, CID, Context ID, i to jest mega też fajne przy monitoringu, logowaniu, że generalnie możecie sobie po takim SID-zie też wywołać i zobaczyć, jak to wszystko w mikroserwisach wam poleciało. Praktyk na to jest wiele, możecie sobie to nadawać na czymś na gatewayu, jakimś gatewaye to czasem nadają, jeżeli macie, nie wiem, jakiegoś Nginxa czy Apache na początku, to możecie sobie, w Nginxie się to mega prosto w Lua dodaje. Jeżeli potrzebujecie bardzo unikalnych, to są różnego rodzaju biblioteczki do tego, o tym też mogę potem porozmawiać. Generalnie, jeżeli będziecie mieć jednoznaczne ID, no to możecie sobie wywołać, żeby to dane jednoznaczne ID wam wycofało. I to jest compensation transaction. I jest jeszcze jedna praktyka, którą możecie zastosować, troszkę inna. Ja to przelecę do takiej najprostszej formy. To jest Scheduler Agent Supervisor i to też jest w zasadzie połączenie tych dwóch, to są te nasze dzisiejsze sagi, o których mówimy często. Działa to w bardzo prosty sposób. Macie jakiegoś supervisora, który ma jakiś lokalny store albo niekoniecznie lokalny, Redisa, nie Redisa, cokolwiek, Redis może klęknąć, Hazelcasta, cokolwiek tam fajnego, który was zapisuje aktualny stan. I pewnie słyszeliście o czymś takim, co się nazywa TPC, Two-Face Commit. To generalnie jest, to jest rodzic tego z kolei. Polega to na tym, że dostajecie jakiś request, ten request sobie zapisujecie w trakcie pending, wysyłacie informację, żeby zarezerwował hotel, czekacie, aż dostaniecie odpowiedź, zapisujecie, że jesteście na etapie drugim, wysyłacie informację, czekacie, zapisujecie, że jesteście na etapie trzecim, ale co możecie zrobić wtedy? Możecie wysłać informację, że ma się zrobić to, to, to i to równocześnie i poczekać, aż wszystkie wam zwrócą odpowiedzi. I dopiero wtedy potwierdzacie i robicie potwierdzenie tej transakcji. Albo wysyłacie informację, sorry, nie udało się jedno, nie dostałem, więc generalnie wycofuję tą, tą i tą operację, bo mam te informacje u siebie w systemie. I o to się opiera potem różnego rodzaju voting i inne bardziej rozproszone techniki. Ja to o to mówiłem w innej prezentacji, więc nie będę. Miałem jeszcze mówić, że to wszystko jest jedna wielka pułapka i tak dalej, że dużo jest błędów i można się bardzo łatwo zapędzić. To jest tak jak z monitoringiem, jak się zacznie, to potem się chce tego więcej i więcej i więcej i więcej i potem się przychodzi do pracy i przez godzinkę patrzy na te wszystkie, ale to pięknie zasuwa, nie? To generalnie bardzo podobnie jest z błędami. Jak zaczniecie myśleć o tym, że to się może wysypać, to jeszcze to się może wysypać, to jeszcze to się może wysypać, bardzo trudno jest, bardzo łatwo jest wpaść w tego ping-ponga, że generalnie tu się zepsuło, a to poinformuję tego, tu się zepsuło, to poinformuję tego, to tu się zepsuło i generalnie to jest generalnie bardzo ciężka sprawa. Myślcie więc o tym, to jest taka chyba najlepsza rada, jaką mam mogę dać w tym case'ie, kto jest właścicielem danych, kogo faktycznie interesuje, czy to się zepsuło, czy nie. Bo jeżeli zepsuło się coś, czego właścicielem danych jesteście wy, to nie ma sensu informować całego świata. Jeżeli generalnie mieliście wysłać maila i wam się nie udało wysłanie maila, to nie informujcie issues o tym, że zostało to stworzone issue, że się nie udało wysłać maila, bo issues to nie interesuje. Tak? Co najwyżej możecie to wrzucić na jakiś audyt, log, error, cokolwiek, albo poczekać i wysłać go później. A jak korzystacie z jakichkolwiek kolejek, to nigdy nie wysyłajcie bezpośrednio na kolejki,
bo generalnie może się to wysłać, możecie nie dostać odpowiedzi, nie wiecie, czy to jest wysłane, zawsze zapisujcie w lokalnym storage'u i dopiero wysyłajcie na kolejkę. I mam jeszcze tysiąc innych pomysłów, ale to już sobie darujmy. Ja się nazywam Daniel Pokusa, jakiegoś tam bloga mam, tu jest mój Twitter, tam jakaś firma. Robię swoją konferencję w Katowicach, jest 8 września, zapraszam na stronę. Questions answered już chyba potem. Dzięki. Dzięki.